Draszka Neda. Raz pewien chłopiec zwierzątko mieć chciał, a pieniądze jedynie na małą traszkę miał. Nazwał ją Newton i dbał o nią tak, a ona była smutna, wciąż leżała jak flak. Chłopiec w sklepie znalazł ratunek i kupił swej traszce przepyszny poczęstunek. Newton urósł ogromny, Newton fajny i mądry, Newton nieobliczalny jest. Newton, duży i mały, Newton różne przygody ma. Sam w domu z Frankiem. Zapowiada się prawdziwa noc strachów. W powietrzu roić się będzie od duchów. Będzie więc duszno i parno. Miasto spowija gęsta, nieprzyjemna mgła. Felix, nie strasz nas, dobrze? Życzę państwu miłej nocy strachów. Noc w kinie strachów! Noc w kinie strachów! Dajcie już film! Chcesz już film? O, Red, Red, cała Atlanta pali się! Już mi palą cię hemoroidy, posmaruję maścią, przeminęło z wiatrem! Twoje południe już nigdy nie stanie w ogniu! Nie chcę oglądać takich staroci! W kinie strachów pokazują super horrory! Dracula i krwawe demony, siedzące za kółkiem drzewo ludojad! Dzisiaj jest straszny film, najstraszniejszy na świecie! Jakik? Frankenstein gra głowami w kręgle! Twoi starzy pozwolą ci to oglądać? Nie, ale oni wychodzą, a niania nie ma nic przeciwko. Jak była ostatnio, obejrzałem wszystkie filmy, jakie puszczali w kinie strachów. Niech pan pokaże prawo jazdy. Zaraz, zaraz, to zdjęcie młodej kobiety, a pan to... A to ten kierowca drzewo ludojad! Takiego miałem Pietra, że mało nie przegryzłem pilota. Było ekstra! Starzy idą na powtórkę z prawa jazdy do strasznie superskiej restauracji Chemoniu. Mama zastawiła hydrant przeciwpożarowy, a tata dostał mandat, bo sygnalizował skręt 20 km wcześniej. Dobrze. Wymień trzy przypadki, kiedy wolno ci najechać na gliniarza kierującego ruchem. Pierwszy w czasie wojny. Ned! Ned, niania nie może przyjść, więc my nie możemy wyjść. Całą noc strachów spędzisz z mamcią i tatką. Ned był przerażony. Chyba ktoś puka do drzwi. Opuścić szybę i przysiąc gliniarzowi, że wjechałem na skrzyżowanie na żółtym świetle. Nie o to chodzi. Ktoś stuka do drzwi. Nazywam się Salimander. Jestem odpowiedzialną nastolatką, która zawsze się zjawia, gdy nagle nie przyjdzie umówiony kucharz czy niania. Kaczka dziennikarska. Pozwoliłam sobie wystrugać z dzióbka gwizdek dla synka. Potrafię gotować, sprzątać, odszczurzać bez użycia chemikaliów. Jestem żandarmem. Stać! Tak jest. Czas na siusiu. Mam walizkę pierwszej pomocy. Potrafię na 30 sposobów rozśmieszyć każde dziecko. Tato, mucha! Pozwoliłam sobie także naprawić, umyć i wyprowadzić wasze auto. Życzę miłego wieczoru. Pa, pa! Mamy uderzające szczęście. No to czas na film. Ja załatwiam koc do chowania i poduszkę do tłumienia krzyków, a ty popcorn. Przekąski. O! No, jak blisko może pan jechać za pługiem śnieżnym? 20, 30, 50 metrów? Dwa. Źle! Życzę więcej szczęścia przy następnym. Zostawiliśmy Neda samego z tą nianią, ale my jej wcale nie znamy. Zadzwonię do wujka Franka, żeby zajrzał do nich. 30?
Zobacz, co się u nich dzieje. Wpadniemy do nich w drodze na przyjęcie. Pa, Sharon! Chloe, jestem gotów. Myślałem, że jesteś odważniejszy. Od żaby na pewno. Słuchaj, Frankenstein zobaczył napis gra w kręgle na dolce i rozgląda się teraz za jakąś kulą, żeby zacząć grać. Do przewracania kręgli najlepsze są króliki. O, rzucił na tor głowę wilkołaka. Nie toczy się prosto, bo jest owłosiona. Frankenstein jest wściekły. Szlak. Rozgląda się teraz za okrągłą i zupełnie łysą ludzką głową. To się nie toczy. Słowo. Newton, to tylko głupi film. Uspokój się. Słyszałeś, Andy? Powiedzieli ręce do góry i stać spokojnie. Spokój osiąga się mając władzę nad czakramami i kulą kryształową. A jeszcze lepiej mieć kompletnego świra mistycznego. Nareszcie odzyskałem spokój. To na pewno jakiś sąsiad. A chyba ma pan rację. Albo to pizza, której pan nie zamawiał. Albo Czerwony Krzyż chce panu zwrócić oddaną krew. Albo Frankenstein! Nikt nie otwiera. Przyjęcie jest parę domów dalej. Jedź sama, za chwilę do was przyjdę. O, to żywy Frankenstein! Ale przecież on nie istnieje, co nie? Hej, nie bój się, jestem traszką, która wszystko potrafi. Popatrz, ten facet przy mnie to karzełek. Bonsoir, monsieur straszny kreatura. Wezmę pana kamizelkę, zakryję u nią pana głowę, zakręcę pana i wykopię do ptasiej walny. Comment ça va? Coś dziwnego dzieje się tutaj. Siedzę! Cześć! Wesołych świąt! Fruwać potrafisz, czy nie potrafisz, potworze? Nie potrafię. To wielka szkoda. Chyba nie spodoba ci się mój prezent. Ho, ho! Cześć! Pomyliłeś się. Rapunzel siedzi piętro wyżej. Wyobraź sobie, wchodzę, a ona, bracie, tam siedzi. Franka nie ma nadal. A jak mu się coś stało? To chodźmy go poszukać. Ciekawe, czy Sharon i Eryk chowają klucz pod wycieraczkę. Tutaj nie wejdziesz, drzwi nie otworzysz. Ned? Leć do pierwszego dorosłego, którego zobaczysz. Drobna poprawka, do pierwszego dorosłego, który nie utoczy ci krwi. Leć jak wariat! Ned! Frank! Frank! Narzeczona Frankensteina szuka swojego kretyńskiego kochasia. Słuchaj, jak giną potwory w filmach. King Kong spada z najwyższego wieżowca w Nowym Jorku. Godzilla spada na druty elektryczne. A gębożerca z pijawkowych gór spada do wulkanu. Spadanie zabija potwory. Każdy, kto nie jest zrobiony z wody, daje dyla! Płonie coś? Zaraz coś zobaczysz, kręglomanie! Wujek Frank! Wujek Frank?
Czy jesteś z rodziny Frankensteinów? To wujek i ciocia. Ratuj ich! Jestem głodna. Tyle razy ci mówiłam, że nie zawraca się w kościele. Chyba coś się zmieniło koło naszego domu. Wszystko wygląda jakoś inaczej. Frank? Chloe? Ned? Co tu się dzieje? Pan burmistrz Bradcap. Eryk i ty, Sharon, znacie się na żartach. W tę noc strachów bawiliśmy się jak nigdy. Pomysł z wysłaniem Franka do Neda był świetny. Słyszałem, że zabrali wam prawa jazdy. Postaram się, żeby je jakoś oddali. Może i nie potraficie jeździć, ale dzięki wam bałem się strasznie, a także dzięki waszemu genialnemu synkowi. Szczęściarz zapęsa. Jakaś dziwna kawa. Tato, co to za tropiki w kuli Newtona? To wspaniały pomysł twojej mamy. Syntetyczna dżungla ma pobudzić Newtona do życia na łonie natury. Tak. On nigdy nie żył na łonie natury. Mam dla ciebie niespodziankę. Pojechałem do miasta i założyłem ci pierwsze własne konto w banku. O rany, konto! Dzięki, tato! $26 i jeszcze 53 centy. Wszystkie monety, które bez ładu i składu walały się po twoim pokoju, zabrałem i zaniosłem do banku. Wszystkie? Aha. Gratulacje! Jesteś milionowym gościem w swoim pokoju. Suzy, co wygrywa zwycięzca? Gigantyczną życiową pomoc i gigantyczne szczere uczucie od przyjaciela Newtona! Cześć, jestem Newton, twój podnóżek i rozkazoczyńca. Kapcie? Czasopisma? Wielki uścisk wielkiego misia! Nie ma go! Co kreble? Jakiś okropny łotr wykradł z Bagdadu bezcenną purpurową poduszkę. Sułtan zapłaci za nią każdy okup i jeszcze dorzuci żonę. To był mój szczęśliwy pens! Co ty powiesz? A dlaczego był szczęśliwy? Czy dlatego, że krótko był mężem Elizabeth Taylor? Dali mi go na szczęście, jak cię kupiłem. I nie wymieniłeś go? I przyniósł ci szczęście? Jak go pierwszy raz wziąłem do szkoły, facet od WF-u złamał nogę. To mój pens Newtona na szczęście. Jestem zaszczycony, wzruszony. Jestem Newton, panie... Musimy go znaleźć. Gdzie on jest? Tatusiek zaniósł go do banku. Witamy w naszym przyjaznym banku. Otworzysz u nas konto i wygrasz wycieczkę na tropikalne wyspy Nuda Nuda. Ja już mam konto w tym banku. Tata oddał wam mojego pesa, a ja chcę go mieć z powrotem. Wypełnij te papiery. To nie jest mój pens. Ja chcę dostać mój, nie ten. Mm.
Wraca Ned! Daj mi go zobaczyć! Pokaż mi go natychmiast! Nie oddali mi go w banku! Co? Przecież jest twój! Dali mi jakiegoś pęsa, ale to nie jest mój pęs. To jakiś zwykły pęs. Jestem zdębiały, zdruzgotany! Obrazili moją nieprawdziwą szkocką twarz i zakrytą krótką spódnicą godność! Ludzie, co zrobimy teraz? Ja zjem wszystkie lody, które są w lodówce i pójdę spać. Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Jestem największym na świecie znalazcą pęsa na szczęście! Znalazłeś mojego pęsa? Jak? To niespodzianka. Dlatego zakryję sobie oczy. Za mną! Zaraz, coś jest nie tak. To tobie miałem zakryć oczy. Hurra! Który to twój pens? Zrobiłeś podkop pod bank? Nawet nie wiesz, jak się strasznie namachałem. Newton, coś ty narobił. To kompletnie, całkowicie, totalnie bezprawne i nielegalne. Tak, ale oni zabrali ci pęsa, który był twój. Wiesz, w jakich jesteśmy przez ciebie tarapatach? Jak znajdziesz tego pęsa, to nic złego nas nie spotka. To szaleństwo. To jedyna nadzieja. Znalazłem go! Mój szczęśliwy pęs! Znalazłem go! Znalazłem! Newton, gdzie są banknoty? Te kolorowe papierki? Usunąłem ci je spod nóg i wyniosłem. Coś ty! Zostawiłeś forsę na ulicy? No pewnie, że nie! Jacyś bardzo mili ludzie szybko je za mnie sprzątnęli! Newton, to były pieniądze, warte dużo pieniędzy. Tak, jeśli to był taki majątek, to dlaczego trzymali tyle forsy w takich strasznie starych workach? Wsadzą nas do paki, co ja gadam. Wrzucą cię do stawu, jesteś traszką. Ja pójdę do paki. Do stawu gdzie? Jak dla kogo? Co wy tu robicie? Chyba nie chcecie obrabować tego banku. Ależ skąd? Zapytam tak przy okazji. A gdyby tak ktoś obrabował bank? Gdyby ktoś go obrabował, wytropiłbym takich złodziejaszków. Zakułbym ich w kajdanki i zawiesił w pudle do góry nogami na 150 lat. A ty czemu pytasz? Tak sobie. Nie zadawajcie głupich pytań i uważajcie, żebyście nie wpadli do tej dziury. Matko, jaki fajny gliniarz! Nie słyszałeś, co powiedział? Lepiej znajdźmy szmal, zanim otworzą bank. Pamiętasz, jak wyglądali ci ludzie? No jasne, mały. Świetnie, to mów. Byli wprost nadzwyczaj uprzejmi. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, ale nie dostał pan przypadkiem od jednego gościa przed bankiem sporo forsy? Nie. Rozumiem. Dziękuję. Cześć! Nie dostała pani przed bankiem trochę grosza? Nie. Poczęstuj się pralinką zawiniętą w złoto. Nonsens! To nie ja! Zwariowałeś, czy co? Chciałbym. Nie! Bank otwierają za 2 minuty. Jeśli odkryją, że forsa zniknęła, będę jedynym podejrzanym. No i KMS-6. Wsadzą mnie na lata do kicia. Będę tęsknił za starymi. Ale będziesz miał Wikti opierunek na 150 lat. Ten mój szczęśliwy pens nie przyniósł mi szczęścia. Może to nie był twój pens? Nie, to na pewno on. Na rewersie mojego pensa była taka dziwna twarz. Półgłowy Gina Hackmana i Lexa Lutora. Chcesz powiedzieć, że masz pensa z tym półgłówkiem Hackmanem z 56 roku? Na świecie są jedynie 2 takie pensy. Jeden wart jest 3,5 miliona dolarów. Nie zechciałbyś mi go sprzedać? A ma pan przy sobie tyle milioników? Drogi, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, mam taczki pełne forsy, drogi! Drogi! Zostało 10 sekund. Ułóżmy wszystko tak, jak było przedtem.
i trzy. Koniec. No to licz. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 410 milionów. Bez pensa. Musimy go mieć! Natychmiast! To teraz zależy ci tylko na forsie, agencie 007, a nie na asystentce. Udało się! Teraz możemy wrócić przez dziurę. A gdzie dziura? Hej, synek, jak chcesz złożyć swój autograf, to się pośpiesz, bo cement zje. Mówiłeś, że ma być tak, jak było. Ale czemu cementujesz od środka? Nie ma sprawy. Uwaga, szefie, bo zimnoręki Luke kopie tutaj. Co ty tutaj robisz? Siedziałem tu sam cały weekend. Pan mówił, że to przyjazny bankwet. Nie płacz, nie płacz. Weź ode mnie, chłopcze, jednego pensa na szczęście. Widzę, synku, że masz jeszcze jednego ślicznego pensa. Chcesz, żebym wpłacił go na twoje konto? Nie, dzięki, tato. To pens na szczęście. Nigdy go nie sprzedam nawet za 3,5 miliona dolarów. Prawda, Newton? Opracowanie wersji polskiej na zlecenie kanału Plus Start International Polska. Reżyseria Ewa Złotowska. Dialogi polskie Ewa Ziemska. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Bogumiła Adler. Udział wzięli Newton i Jacek Kawalec. Net Elżbieta Bednarek. Ojciec Arkadiusz Jakubik. Matka Anna Gornostaj. Oraz Izabela Dąbrowska, Krystyna Kozanecka, Józef Mika, Paweł Iwanicki, Marek Frąckowiak, Jarosław Boberek. Śpiewał Jacek Kawalec.